pewnie się pan tym nie chwalił, tym bardziej, że nawet maile przekazywał jako Józef Broda. Natomiast... czyli dobrze pan wie, pod jakim podpisywał pseudonimem. Jako tak, bo został mi on przesłany przez Jarosława Frankowskiego i ja nie wiedziałam, od kogo ten mail cieszę jest. Cieszę się. Ja też wiem, ale specjalnie się przejęzyczyłem, żeby pan jednak potwierdził, że pan zna to ukryte nazwisko pana Michała Tuska. Całe lotnictwo cywilne jest na procedurach oparte, a nie na węchu. Pani poseł, do mikrofonu. Tak jak prezes powiedział, zdradzieckie mordy. Nawet teraz nie potraficie się grzebać. Panie premierze, to jest pana wypowiedź. Jest cała masa innych wypowiedzi. Kiedy pan doradzał, a pan sobie może poczytać, tak jak pan nie czyta, to jest, to niech pan nie czyta. To jest taki symbol, jak można tak naprawdę pogrzebać w głupiej sprawie zaufanie wyborców. Jak wiemy doskonale, oprócz nierzadko niezbyt właściwych słów na taśmach, o których pani wspomniała, nie było nic, co tak naprawdę przekreślałoby to, co Platforma Obywatelska zrobiła przez 8 lat dla Polski. Natomiast... Służba zdrowia, wielki obszar, o którym można bardzo długo mówić, prawda, w fraszce Kochanowskiego, szlachetne zdrowie, prawda, ile się trzeba cenić, czy jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda, czyli wtedy dopiero wiemy, kiedy brakuje nam tego zdrowia, jak ono jest absolutnie kluczowe. Pan Ryszard Petru jest doktorem ekonomii, jest profesjonalistą. Pracowaliśmy razem troszeczkę wcześniej. Proszę państwa, to co zrobił w Opolu i teraz próbuje w Warszawie robić. W Opolu była konkretna zmiana, czyli pokażecie państwo, tak, dołączenie gmin. No i teraz próba przejęcia, zwiększenia niby aglomeracji warszawskiej bez jakiejkolwiek konsultacji. Czyli to jest robione na zasadzie salami. Nie całą kiełbasę od razu, tylko ciachamy z boku. I zobaczmy, na czym polega polityka rządu. To jest wspieranie wielkich koncernów, a wrzucanie kłodów pod nogi polskim i małym firmom. Do you remember demonstrations 2 and 3 years ago on the September 11th, which is the Independence Day in Poland? There were huge riots on the streets. Ale na pewno łatwiej się zarządza takim krajem, gdzie nie ma demokracji. Tak samo wydaje mi się w uczelniach. Pan mówił o archaicznym systemie kształcenia nauczycieli. Ale z kolei wynika, że takie są potrzeby. Potrzeby takie są szkoły, że kształtuje się archaicznie. Znaczy nie ma sygnału, bo gdyby, proszę państwa, gdyby ktoś kształcony archaicznie był źle, potem nie był atrakcyjny dla szkoły, to by się nie kształcił archaicznie. Ale szkoła marzy dzisiejszą o archaicznym kształceniu nauczyciela. I to się zamyka. W związku z tym można mieć wielkie cele, ale moim zdaniem jednego elementu tego typu postulatami nie zmienimy. Ryszard Petru powiedział, że pan minister Waszczykowski jest najgorszym ministrem spraw zagranicznych od 1989 roku. Ja myślę, że pan Ryszard Petru był łaskawy, bo także przed 1989, myślę sobie, że byli lepsi ministrowie. Pan Waszczykowski jest po prostu Misiewiczem polityki zagranicznej. Panie pośle, a którzy ministrowie spraw zagranicznych... Przepraszam, panie pośle, którzy ministrowie spraw zagranicznych przed 1989 rokiem byli lepsi niż minister W tej chwili wymieniał ich nazwiska i imienia, żeby ich jednak nie gloryfikować, no bo uważam, że byli słabi, panie pośle, ale byli która i tak ze spraw, jakimi chciałbym powiedzieć tutaj, że takim wspaniałym ambasadorem Polski w tamtym czasie był mój idol, pułkownik Kukliński. Ale on był ministrem. Nie ma dobrych dowodów na to, aby marihuana była lekiem na jakąkolwiek chorobę onkologiczną, czy w ogóle na jakąkolwiek chorobę, która by zwalczała którąś z tych chorób. A jednocześnie są dość słabe też dowody na to, że w pewnych okolicznościach można ją stosować jako środek zmniejszający dolegliwości. Panie przewodniczący, czy polski rząd powinien podpisać deklarację rzymską bez względu na jej treść? No, tak naprawdę oczywiście tak. Józef Piłsudski, dla którego powstanie warszawskie było symbolem i źródłem odbudowy Wojska Polskiego. To Roman Dmowski, dla którego dziedzictwo Powstania Warszawskiego było symbolem konieczności odbudowy siły patriotyzmu narodu polskiego. Na czym polega
państwa, czyli nowoczesnej inność. Jesteśmy inni chociażby dlatego, że weszliśmy do polityki nie po to, żeby być politykami. Każda z 31 osób... Nie, nie mogę, nie mogę takich rzeczy słuchać. Każda z 31 osób w nowoczesnej odniosła jakiś sukces w swoim życiu zawodowym, a nie poszła do polityki po to, żeby być tylko i wyłącznie posłem. Nie weszliśmy do polityki po to, żeby być politykami? To weszliście, przepraszam, po co? Przychodziliście obok stragarzami? Są tacy posłowie, którzy nigdy nie pracowali, na przykład są w Sejmie 24 lata albo 23 lata, kilka kadencji. A to jest zupełnie co innego. No, to jest bardzo podobne i nigdy w życiu niczego innego nie robili. Proszę zapytać Jarosława Kaczyńskiego, co by zrobił, gdyby wprowadzić dwukadencyjność na przykład. Nie mam pojęcia, co by zrobił Jarosław Kaczyński. Nie potrafi, by nic innego. Jarosław Kaczyński ma doktorat z prawa, być może by sobie poradził. Ale są tacy, którzy by sobie nie poradzili. Pani by sobie na pewno poradziła, ale ja nie mówię o tym. Mówię o tym, że pani przed chwilą deklaruje, że weszliśmy do polityki nie po to, żeby być politykami. To kim chcecie być? Florystami? Jeżeli jest wątpliwość, kto jak głosował, to zarządzam reasumpcję. Jeszcze raz w takim razie głosujemy. Kto jest przeciw kontynuacji pracy nad tym projektem, proszę o podniesienie ręki. Tak, kto jest przeciw kontynuacji. Dziękuję bardzo. Kto jest za kontynuacją prac? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Jaki jest wynik? Dwanaście przeciw kontynuacji prac, a 11 za, czyli krótko mówiąc, większość jest za kontynuacją. No tak. Szanowni Państwo, no, ja pytałem, kto jest przeciw kontynuacji. 12 było przeciw, tak? Jeżeli jest jakiś naród walczący o swoją wolność, to jest tendencja, żeby mu więcej wybaczać, prawda? Więcej wybaczać, bo toczy szlachetną walkę. Wybaczać także niektóre zachowania, no, typowo nacjonalistyczne. Bo nacjonalizm, zresztą nie jedno ma imię, nacjonalizm walczący o niepodległość narodu, jest trochę inny niż nacjonalizm uciskających innych. Ale warto o tym pamiętać. Wrócimy do tego tematu. Jest to zagrożenie. Ale tu mówimy o ludobójstwie, no, panie prezydencie. Musimy kończyć, niestety. Musimy kończyć. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Odwołanie się do fundamentu boskiego. Przestaniemy wierzyć w to, że tam można, prawda, w jakiś głupi ewolucjonizm. To jest fajna teoria, tylko to jest cały czas nowa teoria. Wprawdzie można wylecieć z uniwersytetu, podważając tę teorię, ale się to cały czas nazywa teorią. Ja naprawdę nie wiem, czy jakim trzeba być durniem, żeby na równi postawić pomysł taki, że życie zostało tchnięte, tak? Z poglądem, że jaszczurka, która tam ileś razy spadła w przepaść, to w końcu wyprodukowała skrzydła. Gdyby to była prawda, to prawda, ludzie by mieli dwie wątroby, bo alkohol wynaleźli dawno temu. Dzisiejsza partia rządząca uważa, że rządzenie większościowe i przegłosowywanie większościowe to jest demokracja, to jest bolszewizm. Dokładnie bolszewizm, a nie demokracja. Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliami. No Jaku, z przykrością muszę powiedzieć, znam cię osobiście i z całą pewnością nie jesteś człowiekiem, który nosi w sobie poglądy faszystowskie czy rasistowskie. Niestety stałeś się twarzą tego marszu. Niestety to ty ponosisz za to odpowiedzialność, cynicznie grając tymi ludźmi, ich słabościami, brakiem wykształcenia, brakiem identyfikacji. To ty ponosisz odpowiedzialność, dlatego że to ty przemawiasz przed panią premier, to ty decydujesz o tym, kiedy wyjdzie, a kiedy wyjdzie prezydent państwa polskiego. Pełna odpowiedzialność spada na ciebie i ty twarzą Polski jest, staje się twarz Jarosława Kaczyńskiego o poglądach faszystowskich i rasistowskich. To jak się spotkasz z bratem, to ci napluje tak, jak ten faszysta napluł w twarz tej kobiecie. Są fakty i są emocje i oczywiście te emocje są odgrzewane albo 1 sierpnia, wtedy kiedy rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, albo 1 września, wtedy kiedy świętujemy napad Niemiec na Polskę. Z powodu umowy politycznej będę głosowała
tak jak mój klub, natomiast podzielam w pełni pogląd pana ministra Warchoła i uważam, że zapis tutaj zamieszczony w 86 paragraf 1, punkt 1 jest wprost jaskrawie sprzeczny z konstytucją w swoim brzmieniu. Sam fakt, że piszemy coś sprzecznego z konstytucją, jest niezwykle demoralizujący prawnie. Nie rozumiem, z Kołotą się nie rozmawia. Z Kołotą się nie rozmawia. Poszli wolno.